Dobra, widzisz tam? Tam jest chyba jakiś smok. No widzę kolejny. Właśnie, tam coś jest, jakiś chyba tam są strażnicy, ale kurde, Piorun, wstawaj, no co ty strażnicy, śpisz takiej... Strażnicy, co? Jacy strażnicy? No, nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Piorun, wstawaj, co ty śpisz? Halo, Piorun! No jest noc, widzisz? Może jest zmęczony. No ale zobacz, no kurczę, to jest... Co zamiast, no, masz. Czekaj, ale to... Ile tych strażników było, czy nie wiesz? Nie zwróciłem uwagi, chyba z trzech, czterech? Trzech, czterech, dobra, no to damy radę chyba. Na ludzie. W takim razie ja spróbuję odciągnąć ich uwagę, a ty najwyżej spróbuj tego smoka jakoś uratować. Masz kilof? No oczywiście, że mam. Dobra, teraz ja mam tak, ale kilof mam. No to dobrze, no to jak to się nie przygotowałam? Ty się nie przygotowałaś? Nie, ostatnio miałem kilof, a ty nie miałaś. Co? Dobra, mniejsze z tym. Dobra, aha. To gotowa jesteś? Lecisz czy nie? No już lecę, czekaj. Pani przodem. No, co pani przodem? No pani przodem. Leon, uważaj. Dobra, widzę tych dwóch. Czekaj. Czterech? To jest czterech strażników? No a ile jest? Czekaj, Leon, nie tak daleko. Dobra. Czekaj, tarczę trzeba założyć. Dobra, miecz. Dało mi się. Leon, w razie czego... Azela, nie, czekaj, muszę... Dobra. Gania mnie, dobra, cześć, to ja ich odciągnę, a ty tam ratuj. Ja dam radę, no, nie odciągaj, nie. Dobra, nie żyję. Jednego dobra. Mam. Gdzie oni są? O, no. Widzę ich. No przy mnie. O, ile ich jest? Ile jest? Żegnam. No, gdzie? Nie! Dajesz tam radę? Nie, proszę, nie chyba odczepili się ode mnie. Piorun! Tak, ale ode mnie nie. Aha, super. Ja mówiłam, że ja się... Dobra, to ja na Leon. Szybko. Leon, dobra, nie. Ja tam ratuję. Leon, akcja weź ratunkowa. Ich załatw albo coś. Jeden zwiał, Leon. Drugi ten. Dobra. Jest ich jeszcze dwóch! Kolejni? No. Dobra, Leon. I panie. Atakuj, dobra. Zginął, dobra. Leon. Panie, idź pan stąd. Leon, do góry, góra. Dobra. Jeden już ten. Ała! Gdzie? Biją mnie! Gdzie? Ratunku! Gdzie oni są? Dobra. Dobra. Czekaj, Leon, zostań. Dobra, udało się. Nie. Dobra, chodź tu. Typie. Ała, dobra, zginął. Wszyscy? Azela, żyjesz? Ała. No, oczywiście, że tak. No chyba jest jeszcze jeden, ale tu gdzie, tak wiesz, można. Gdzie? Tam się schował. Dobra. Gdzie się schował? Czekaj, no, żeby nie zawołał kolejnych. Ała. Coś ty zrobiła, gdzie ty jesteś? Wpadłam, jestem w pułapce, dobra. Jak w pułapce? Aha, dobra. To stąd mamy problem, bo ja nie mam buduca. Jak... Żeś się świetnie przygotował, a nie, ja też no nie oczywiście. Mam. Ja też nie mam. A widzisz? Dobra, to są jakieś kolce. No to spróbuj to po prostu zniszczyć, tak, uważaj. No, a niby co robię? No a skąd ma wiedzieć? A niby co ja robię? No skąd ja ma wiedzieć? To się domyśl. Ja szukam, czy tu jeszcze kogoś nie ma przypadkiem, bo mówię, że ktoś tu jeszcze gdzieś może być. Ale patrz, że jakoś się tak zbyt dobrze śpi, to śpi i śmacznie sobie zbyt dobrze ten smok śpi. Tak? Śpi, a może jest po prostu, może mu tu źle po prostu przez te kolce i już nie ma siły. No patrz, śpi, no. Bo może nie ma siły. No może. Leon, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Na piorun! Udało mi się, wyskoczyłam. O, dobra, Leon, spokojnie żyjesz. O, wszystkich załatwiliśmy? Chyba tak. Znaczy, tu był jeden typek, ale nie ma go już, więc chyba... Może go piorun załatwił albo coś? Gdzie jest piorun w ogóle? No właśnie nie wiem. To weź go zawołaj albo coś. Ciebie się posłucha. Zaraz go zawołam, no! Co ty? To... Nie mów! Nie, chyba, że ten ostatni typek uciekł po prostu, nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie, dobra. Nie no czemu? Właśnie chyba dobrze, że uciekł, nie? No chyba właśnie, no nie wiem. Sprzeciw sam mówiłeś, że źle, że uciekł, bo może inni zawiadomić. To chyba jednak źle, że uciekł. No. Fajnie, że ja tutaj smokę ratuję, a Już. No co już? No sprawdzam teren, czy jest bezpiecznie, już. Ja se poradzę! Już tam ty tam rób, co ty tam robisz. Nie wiem, myślę o kwiatkach i bzach i agreście. Smoczku, halo. Czekaj, bo chyba za wcześnie go chciałem obudzić. No a kto ci kazał? Mówiłam, że dobrze się spał, no zaspał po prostu, no i ja tego budzę. No to znowu chyba poszedł spać, on musi być zmęczony albo coś. Czekaj, no ale to musimy go jakoś wziąć z tej pułapki, tak? Chyba, że chcesz całą rozwalać. Nie wiem, no a chyba, a do jakiego chcesz go wziąć z pułapki? To pułapka jest, ja tu aktualnie tamuję tamę. Halo, ej, spokojnie, nic ci nie zrobimy, masz jedzonko? Jako, jaki on jest szybki jakiś. Czekaj, spróbuję na niego wejść. Wiesz co, ja bym może... Czekaj, nie. Co ty robisz? No, nie wiem, co on robi.
Uważaj! Ale on się nie może wydostać. Czekaj, mogę się... No, mówię, poczekaj. W gorącej wodzie kopana. Myślałam, że to ja jestem w gorącej wodzie kopana. Mówiłam, poczekaj! To nie, ja wiem lepiej, ja to szybciej zrobię, ja to szybciej. No i co? Ty masz za swoje. Ała! No... O wilku mowa. O wilku. Sama masz za swoje. Ja tu przynajmniej patrz ładnie tu, o, robię, próbuję zrobić jakieś przejście, a nie... Ja próbuję wydostać tego smoka, a nie robić przejścia. Tak, tylko popatrz, że on, kurczę, no a... No a ja niby co robię? No przez to, że robię przejście, to przez to może go łatwiej wydostać, tak czy nie? A skąd ja mam wiedzieć? Ja już tutaj robię dziurę i zaraz go możemy wydostać. A ja też wydostać. Robię. No, czekaj, bo trzeba to rozwalić tu u góry jeszcze i a wtedy będzie mógł wyjść. Dobra. No nie, to sobie może się nasunąć, no coś przydadzy. Właśnie miałem mówić, że może... A w ogóle widziałeś moje śliczne łóżka? Widziałeś moje śliczne łóżka? Jakie łóżka? No patrz. A, tak, widziałem już chyba, tylko nie zwróciłem za bardzo uwagi. A po co ci takie uszy? Człowiek chce ciebie więcej słyszeć. Aha. To one serio tak działają? Nie. Aha, dobra. Już myślałem. Ale wiesz, no mogę tak powiedzieć, bo jednak nie każdy wierzy, że elfy mają dobry słuch, przez to, że mam tak piękne od uszy. No to wiesz, no to trzeba jakoś wymyślić jakąś wymówkę. Czekaj, nie wyjdziesz, on jest za duży! Czekaj, tu jeszcze po boku, tu jeszcze, tu. O, i teraz możesz wychodzić, proszę państwa. Wychodź. Dobra. A ja zawołam Bieruna. Czekaj... Azela? Pomóż! Ej! Co? Smoku, gdzie ty lecisz? Smoku, gdzie ty... Nie, wracamy. Ej. Gdzie? Wracaj. Nie tutaj. Nie. Czekaj, gdzie my lecimy? Na jakąś plażę? Co ty robisz? Nie, aha, ty się chcesz mnie pozbyć, tak? Nie, ma taki... Ała. Spokojnie, czekaj. Chcesz rybkę? Masz rybkę. Śpi, albo coś. A, gdzie jest reszta? Lecę! Azela, gdzie? Lecę. Dobra, chodź, no... Uważaj, co Siema ty robisz? Jestem. No czekaj. Ale slajd, piorun, czekaj, stój, ale, czekaj. Ale jeszcze... Piorun. Ja jeszcze nie wiem, gdzie jest Leon. Jak to nie wiesz, gdzie jest Leon? Zawołaj go, nie nauczyłeś no, się... No, Leon! Tak... No, nauczyłem tak, się gwizdać, tak, ale ja nie wiem, tak, gdzie on jest, no gdzieś... Czekaj, nie z której strony teraz przyleciałem? No ja też nie umiem gwizdać. No stamtąd przyleciliśmy, stamtąd, o, tam jakoś. Wiedzieli, ja musiałam się nalatać, żeby się poszukać. No nie umiem gwizdać. No trzeba było się nauczyć, ja też nie umiem, ale wystarczy no to, szybkie piorun! To co do mnie gada, że mam się nauczyć? No ale nie wiem, no wiesz, no ja wystarczy szybkie piorun, się rumedzie, masz piorun. Dobra, mam kulę. Czekaj, wezmę, o, mam go. Czekaj, Leon, leci. Jednak to twoje gwizdanie coś dało. Chyba nie gwizdanie coś dało, ale już niech ci będzie. No ja nie wiem, no ja bym chciał jeszcze piorun! Jest! Dobra, chodź Leon, chodź. To wracamy do domu, czekaj, ale gdzie aha, teraz jest wracamy. Tak, ale nie wiem, gdzie jest teraz nasz dom. Chyba, że to coś jeszcze, no ale to więcej pułapek chyba tam nie było w tamtej okolicy. No chyba czyli nie, tę nie, część dobra. Wyspy mamy już odhaczoną, tutaj już więcej pułapek raczej nie znajdziemy. Spokojnie, Leon, nie chciałem ci tego zrobić, ale nie spodziewałem się teraz... Tutaj, że tak szybko będziemy schodzić na dół. Masz. Najedz się jeszcze. Gdzie ta Azela, no? Chwila, no drzwi oczywiście otwarte, jak żeby inaczej. Nie no, nie ma tu nikogo. Chwila, rzeczy niepotrzebne odłożyć. A, tu już nie ma miejsca, super. Leon, ty... Dobra, idź na razie tutaj spać, później cię tam najwyżej wezmę na górę. O, Azela! Stój! No halo! Ej! O, siema. Ja ci ostatnio, nie wiem, nie pokazywałem ci chyba jeszcze tego, że... Czekaj, gdzie... A, tu jesteś. No, a, czekaj, jak, na ciebie, jak do ciebie mówię. Czekaj, jak do ciebie no mówię, no stój w miejscu. Bo ja nie ogarniam. Pamiętasz... No, stój w miejscu, dobra? Ale ja chcę być wyższa. Właśnie ja chciałem być wyżej. Ja chcę być wyższa. O. Dobra, to chodźmy na samą górę, żebyśmy byli na równi. Ej, no nie, no tak nie może być. O, proszę. Pyk. No i posłuchaj. No i teraz tak. No. Ostatnio zbudowałem domki tym naszym smokom, ale jest jeszcze problem, bo właśnie teraz mam tego nowego smoka, tylko ja nie wiem, czy on w ogóle chce z nami być, bo on... Chodź. Co? No chodź. Co? No chodź. Co? No chodź i drzwi zamknij, no. A co? Co ty chcesz ode mnie?
chodź za mną, no, nie ja ci... ten po prostu. No, ale ja nie do końca no nie chodź, ja wiem o co chodzi. Chodź po prostu. No chodź, chodź za mną. Chodź tutaj teraz w prawo, nie, w lewo, chodź w lewo. Jo. I teraz znowu w lewo, teraz co ty w prawo, tu masz? W lewo. Proszę. Zapraszam. Ale co? I patrz. O. I chodź wyżej. Jo. Tutaj jest jeszcze w budowie, w remoncie. Gdzie może... ty poszłaś? Co? Na górę. Gdzie jest góra? No tu, gdzie patrz, jest... halo. A, nie zauważyłem przejścia, sorki. I patrz, i tu może zawsze, jak nie będzie chciał. No bo zawsze się może, nie, będzie wypuścić. A to jest jeszcze niedokończone? No właśnie, no to... Ale właśnie mi chodzi o to, że jak będzie na takiej otwartej przestrzeni, to może łatwo uciec, ale też nie chcę go tu trzymać na siłę, wiesz o co chodzi. Ale patrz, wiesz, no bo jednak mi się zdaje, skoro jest w pułapce, to jednak wiesz, no a my go ale tak przede wszystkim jest... I ale... zauważył, że jest więcej smoków. I ale patrz, jest tak spanikowany. Możesz sobie pogrzać plecki. Przede wszystkim jest spanikowany, to po pierwsze. Po drugie... No to spokoi, poczekaj, ale jak wsiadłem na niego, to on od razu odleciał na plażę i chciał mnie zrzucić, więc go po prostu uśpiłem. W sensie... Uśpiłem, żeby spał, nie, że nie żyje, wiesz no o co chodzi. A poczekaj, tylko tutaj, dobra, gdzie my byliśmy, to byliśmy, dobra. Dobra, odhaczono, możemy iść dalej. No co? Mówiłam, że całą zwiedziłam, proszę na sobie, dobra, poczekaj. Kiedy chciałeś mi powiedzieć, że masz tę mapę, przecież z tym jest 100 razy łatwiej. Tu jest mój dom, tam jest, Czekaj, a i tam jest ta pułapka, ojejku, ale my daleko byliśmy. No i tu jest ta druga. A i tam jest, aha, tak, pamiętam. No. Czyli to mamy odhaczone, tak, dobra. Tak, dokładnie. Czyli po tej stronie już nie musimy się martwić, czyli musimy bardziej lecieć, czekaj, czyli północ jest u góry, tak? Tam jest północ. Stronę. Tak, tam jest góra, tu jest dół. To musimy tak bardziej na południowy zachód się kierować, myślę, bo tam już byliśmy. Albo ogólnie to są wyspy, bo może zawsze być w górach coś, wiesz, nie wiadomo, no czekaj. Mówiłeś, że no niby tak, ale w górach już często bywaliśmy, tam raczej byśmy zauważyli jakąś pułapkę, więc to raczej możemy wiesz, no bo skoro ta pułapka wcześniej tam niby nie było, teraz jak jest, czyli znaki, to wiesz, no jednak, no i dobrze, brawo ty. Dobra, powiada, że coś na uspokojenie, tak? Wyjdź to, proszę, ty nic nie widziałeś. Au, co ty mi rzucasz? Ty nic nie widziałeś. Teraz zapomnisz wszystko, co widziałeś przed kilku sekund. Pyk. No to co chciałaś ode mnie? Więc wiesz, co zajmiemy, ja tam jakieś ziółka znajdę, wiesz, zawsze się da i zawsze będzie bardziej chętny. No nie ma problemu, właśnie, dobra, patrz, mam tutaj dla ciebie taki... Co? No ale ty, ja go mam przy sobie, no chcę go wypuścić, żeby nie był uwięziony w tej kuli. A ty masz go przy sobie, dobra. No tak, no przecież go wziąłem do kuli, mówiłem dobra, ci. Czekaj, z czego są te beczki? Co w tych beczkach jest? Jaka to jest zawartość? No żadna jak na razie. Aha, dobra. Będą fajne przetwory, ale to jeszcze nie przetwory, teraz. Przetwory, dobra. Nie, takie nie mocne. Dobra, to chodź. Trzeba go gdzieś znaleźć, tak, żeby nie uciekł. Właśnie. Ale tak, ale wiesz, ja nie chcę, żeby właśnie był zamknięty, żeby nie był przywiązany czy coś, no ale też nie chcę z drugiej strony, żeby uciekł, no bo jednak coś mu się znowu może wstać, znowu może w jakąś pułapkę wpaść, a tego też nie chcemy przecież. No, a Zela, ale czy ty dam może... radę, no to chodź, no to... ja nie mogę, muszę ci wszystko tłumaczyć, to ale nie, to jakaś szybka jest. Chodź po prostu, no widzisz, krótkie nóżki. Dobra, no, jeszcze się zabijesz zaraz. Nieprawda, no co ci chodzi, widzisz, dobra, jest to całe, to wszystko dobrze. Dobra. Gdzie, to gdzie ty masz to leży tych twoich innych smoków? Co? A, no ty. Ty nie widziałaś tych domków jeszcze? Nie. A, no, no to patrz. Taszki zaćwierkały. Tasz. Tak samo zasłyszałam coś, okay. Że widzisz, to jest krzykozgon. Tak, tu jest ten nasz krzykozgon i tu jest... O, czekaj. Kurde, nie wziąłem mięsa ze sobą, ty masz coś? A lubią rybki? Nie, tak, chyba tak. Bo na mnie ten duży chyba lubi. Tak, jedzą. Dobra, trzeba je nakarmić. Krzykozgon też jest skał, ale nie mam skał przy sobie, no to musi znowu się pożywić rybkami, proszę bardzo! Uważaj, bo ty wie. Tak, dobra, idźcie spać, dobranoc, no nie chciałem was budzić. Azela! Co? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, że się znowu gdzieś zgubiłeś. Utknąłem! Gdzie? Tutaj! Dobra. Weź mi go jakoś, spróbuj przesunąć. Tak jakoś tak, no nie wiem, ciężko, poczekaj. Chyba. Już. Czekaj, uważaj. Jak przejdziesz bokiem... O, tylko się nie nadziej na jego pazur, bo to będzie bolało.
Dobra, niech tam jedna więcej blizna, nic ze szkoli. Dobra, dobrze. To wykłada i robimy szybko. A ostatnio, no dawaj, dawaj, dawaj. Bo jest na pewno zastosowany. Teraz pójdzie mi lepiej. No dawaj, dawaj. No, czekaj, dawaj, ale on dawaj, chyba dawaj, będzie spał. Ale dobra. Może. O. Ha! Widzisz, udało mi się. Dobra, i ile tak będzie spał teraz? Nie wiem, znaczy ja to go uspokoiło, więc nie wiem. Aha. Jaki ty słodziak jesteś, chyba? W sumie no, jest a... taki. A masz ładny łapki. On wygląda trochę jak taki piesek w sumie. Jakby nie patrzeć, no, albo taki. Trochę, taki te łapki tak rozłożył, tak. On trochę no, wygląda jak taki nietoperz, no. No i co, tylko właśnie nie wiem, czy mu robić taką klatkę, bo on, w sensie klatkę, taki domek, bo ja nie wiem, czy on w tym będzie mieszkał, czy on w ogóle chce tutaj z nami. No ale wiesz, to jest taki siedzieć. Domek taki, że może schronienie ten, tylko dziwne, że nie puściłeś im jakiegoś strumyka ciepła. No ale to, ale to nie jak myślisz, ile tak plus minus będzie teraz spał po tym uspokojeniu jeszcze? Tak. A do jutra. Teraz? Do jutra? No. Dobra, to ja bym się przespał chętnie po tej misji. Jakby coś. A ja idę robić to, czego ty nie widziałeś poprzednio i no. Czego nie widziałem? Nic nie widziałeś. No mówię, że nic nie widziałeś przecież. No dobra, to trzymaj się, papa. Coś, czego ja nie widziałem? Jo! Co to jest za skrzynka ta? Zaleta mi kurde zaskakuje z dnia na dzień po prostu. No właśnie, trzeba jeszcze resztę smoków nakarmić. Chwila, czy tu jest coś wolnego? A dobra, to tutaj na razie to wpakuję wszystko. Chociaż nie, chem sobie zostawię. Drewno jakieś tutaj. To mi nie jest potrzebne. A, dobra. Zbroję ściągnąć. A dobra, zjedzą rano, nic im się nie stanie. Cześć duch. Cześć tygrysku. Zaraz. Coś mi tu... Duch? 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 W szafie? W szafie? Nie, w szafie nie ma. Tygrys? Czekaj, gdzie on się... Duch? Duch, halo, ej, czekaj, w pralce? Nie, w pralce oczywiście, że go nie będzie. Łazienka, cokolwiek? Nie. Rybki, nie widziałyście ducha? A, dobra, wy mi nic nie powiecie. Tu coś, nie? Duch? Berry, Karmel. Halo, wstawajcie! Obudźcie się! Halo! Gdzie jest duch? Macie! Gdzie jest duch? Duch? Na dachu? Leon! Nie widziałeś ducha? Nie. Gdzie on może być? Szybko. Aha, jeszcze parteru nie sprawdziłem dokładnie. Halo? Duch, proszę powiedz, że jesteś w którejś ze skrzynek albo coś, albo w biurku może, co? Cokolwiek, nie? Chwila, laptop? Nie, laptop mi się teraz nie przyda. Duch! Duch, nawet sobie żartów nie strój. Nie. No nigdzie go nie ma, co jest? Duch! Duch, gdzie jesteś? Wiedziałem, że nie zasnę dzisiaj. Dobra. Azela! Puk. Azela? Azela! No halo, o! Aha, cześć, słuchaj, nie widziałaś ducha może gdzieś? Dlaczego ty... Czekaj, co? No bo, no, nagła sytuacja, nie, widziałaś gdzieś ducha? Znaczy, no duchy, to wiesz, ciężko zobaczyć duchy, wiesz, takie... No, chodzi mi o mojego smoka! Widziałaś go gdzieś? Nie. Ja... Mogę poszukać ciebie albo coś? No to chodź! Co? Ten, tak? No, wiesz, dobra, no... Duch... Nie, tu go nie ma. KTO MI GRZĄDKI ZNISZCZYŁ?! Duch! Duch! Nie, bo zaraz jeszcze bęcki dostanę po prostu. Nie, tu go nie ma. Duch! Proszę cię, nie baw się teraz ze mną wchowanego, nie mam na to czasu. Nie no, w lawie go nie będzie. Duch! Gdzie on może być? Gdzie ty jesteś? Halo? No, halo! Tam, gdzie się rozdzieliliśmy! No czekaj, to jakim cudem ja cię minęłam? Jakim cudem ja cię minęłam? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, może byłem w drugim pokoju albo coś. Dobra, mniejsza z tym, posłuchaj. No. Nie ma nigdzie ducha, nie wiem co zrobić po prostu. Sprawdzałem wszędzie, w swoim domu, no u ciebie tutaj nigdzie go nie ma. Nie wiem, gdzie on jest i... Mówiłam, trzeba było się nauczyć gwizdać, dobra. Piorun! Co gwizda nie ma do tego, on zniknął! Nie no rozumiesz? Na przykład to, żebyś ty zrobił te... To by może zrobił i by przyleciał, no ale, rozumiesz?
Nigdzie nie ma po nim śladu, totalnie! Masz jakieś, nie wiem, może widział ostatnio raz jakąś smoczycę czy coś? Nie wiem, weź no. Gdzie smoczycę? Jaką smoczycę? Młody, jeszcze taki... Że my nocnych furii to już nie widzieliśmy, ohoho! W sumie to żadnych innych nocnych furii nie widziałem. Aha. Więc tym bardziej. Chyba, że on widział. Nie, to jest bez sensu. No skąd wiesz? No, ale on cały czas jest w domu. Pierwszy raz się wymknął, albo ktoś go wymknął. No ale gdyby ktoś go porwał, to przecież by Berry'ego i Karno wzięli, no. Co? Poczekaj, idę się napić, poczekaj, zaraz będę. Taka sytuacja, ona będzie piła, dobra, nie, sam go znajdę. Leon, chodź tutaj! Leon! Chodź! No, chodź tu do mnie! Chodź, nie mamy czasu. Chodź, Leon, dobra, już. Ach, ty tu masz jakieś problemy normalnie, Leon, teraz w takiej sytuacji. Nie wiem, może zbyt emocjonalnie na to, do tego podchodzę, ale to mi się nie podoba za Chiny. Dobra, to ty lecisz tam, ja lecę tam. Dobra. Ja lecę w góry. Dobra. Może gdzieś wybrzeżem, no ale to... Duch nie zna w ogóle tych okolic, no praktycznie, nie wiem, lata z nami czasami, ale to w kuli jak już. Gdzie on może być? O nie, a jak wpadł w jakąś pułapkę od... Nie, musimy go szybko znaleźć, Leon. Ser? Ci jeźdźcy smoków. Oni znowu zniszczyli jedną z naszych pułapek. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo trzeba będzie się do nich wybrać. Na małą wizytę. Jak na razie, podwójcie straż przy każdej pułapce. Kolejny raz? Tak. Nie dam sobie odebrać pozycji przez jakichś wybawców. A teraz zjeżdżaj mi stąd.